von meiner Seite ein herzliches Willkommen den Vertretern der Presse und allen Interessierten. Ja, również Państwa chciałbym bardzo serdecznie powitać na tej konferencji. Ja, ich habe eben beim Hereinkommen in den Saal schon erkannt, dass wir anscheinend einen sehr attraktiven Kader zusammengestellt haben, wie man auf den Bildern sehen konnte. Ich war sehr überrascht. No już wchodząc tutaj do tej sali stwierdziłem, że ta reprezentacja, którą udało nam się zostawić, jest reprezentacją taką bardzo atrakcyjną. Także bardzo mnie zaskoczyły te zdjęcia. Und dann bin ich schon bei der Mannschaft, die jetzt über einen sehr langen Zeitraum sehr gut gearbeitet hat. No i tym samym nawiązuję tutaj do drużyny, która przez długi czas bardzo intensywnie pracowała. Wie gesagt, wir haben uns nie irgendwie beschwert, sondern wir haben versucht, in der ganzen Zeit sehr lösungs- und nicht problemorientiert zu denken und zu arbeiten. Także nigdy się też, chciałbym to podkreślić, nie skarżyliśmy. Cały czas nasz sposób pracy to była praca ukierunkowana na szukanie różnego rodzaju rozwiązań, a nie na formułowanie nowych problemów. Aber als wir am 16. 17. Dezember die Vorbereitung angefangen haben, hatten wir natürlich einige Rekonvaleszenten dabei, Spieler, die in ihren Vereinen relativ wenig Spielanteile hatten. No, przy czym, no, jak zaczęliśmy te nasze przygotowania 16-17 grudnia, no to sytuacja wyglądała w ten sposób, że rzeczywiście mieliśmy w drużynie kilku rekonwalescentów. Oprócz tego mieliśmy w drużynie też kilka osób, które nieregularnie grały w swoich własnych zespołach. Ich kann berichten, dass die Spieler auch dann während der Vorbereitung hat es ja die ein oder andere kurzzeitige Verletzung auch noch gegeben. Dodatkowo doszły też pewne drobne kontuzje zawodników już w trakcie okresu przygotowań. In Form zu bringen und ich bin darüber sehr dankbar. Ale chciałbym Państwu zapewnić. Natomiast tutaj na naszym spotkaniu jest obecna cała drużyna. Ja myślę, że to też świadczy o pewnego rodzaju duchu tej drużyny. Jedyną osobą nieobecną jest pan Kamil Sypczak. Weil wir den guten Kamil erst noch ein bisschen in Quarantäne halten müssen. Er hat eine Angina und eine Entzündung im Augenbereich. No po prostu Kamil jeszcze musi tutaj przejść okres kwarantanny, ma lekką anginę, a oprócz tego dodatkowo ma zapalenie oczu. Aus dem Grund ist er nicht empfindlich und wir können ihn momentan noch nicht zum Team lassen. Aber alle anderen sind da, alle 20 sind da und mir ist die Teamfähigkeit sehr, sehr wichtig. Ale no i z tego powodu no, nie może jeszcze pokazywać się tutaj z całą drużyną. Natomiast cała pozostała dwudziestka jest tutaj na tym spotkaniu i to też podkreśla tę wagę, jaką przywiązujemy do tego właśnie, do umiejętności tworzenia zespołu przez tą grupę. Ich bin jetzt schon häufig gefragt worden, wie ich... Już pytania, w jaki sposób oceniam tę całą sytuację. Trotzdem weiter mit der Mannschaft sehr intensiv zu arbeiten zu wollen, bis wir dann wirklich die Reise antreten. Również z tego powodu chciałbym im podziękować, że od wszystkich trzech panów od razu usłyszałem również zapewnienie, że nadal chcą bardzo intensywnie pracować z drużyną aż do momentu wylotu. Weil wir auch noch ein Wechselkontingent während des Turniers haben werden. A jest to związane również z tym, że będzie możliwość w trakcie turnieju ewentualnie również wymienienia graczy. Mir gefällt einfach die Teamfähigkeit dieser Mannschaft, die Denkweise dieser Mannschaft und das Engagement dieser Mannschaft. To, co mi się najbardziej podoba w tej drużynie, to jest właśnie ten duch drużynowy. To, co mi się podoba w tej drużynie, to jest zaangażowanie tej drużyny i wsparcie, jakiego panowie sobie wzajemnie udzielają. Und ich darf Ihnen auch zu 100% versichern, dass die drei Spieler, die das jetzt betreffen, nicht sehr weit von dem Kader weg sind. Das sind zum Teil sogar Bauch- oder kleine taktische Entscheidungen, die dazu geführt haben. No i chciałbym też jasno powiedzieć, że tych trzech zawodników, którzy zostają w kraju, to nie jest tak, że to są osoby, które są jakoś bardzo oddalone od tej drużyny. To były, proszę mi wierzyć, naprawdę tutaj drobiazgi pewnego rodzaju założenia czy przemyślenia taktyczne decydowały o tym, że akurat te trzy osoby, a nie inne, nie jadą na mistrzostwa. Also wie gesagt, Maciej Dychary, Patryk Kuszynski und Roglinski werden noch das Trainingslager hier beenden, sich
sich weiter fit halten und auch erprobt uns zur Verfügung stellen. Także tak jak już wspomniałem, pan Marcin Wichary, pan Patryk Kuszyński i pan Rafał Gliński nadal będą do naszej dyspozycji i nadal będą nas wspierać w naszych przygotowaniach.